Kinga Marciniak, dobry wieczór i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Nad Polską wędrują fronty, które przyniosą opady deszczu. Napływa do nas w dalszym ciągu wilgotna i ciepła jak na styczeń masa powietrza. Zamiast śniegu i mrozu będziemy mieć deszcze, które nie dość, że będą się pojawiać częściej niż powinny, to jeszcze będą znacznie bardziej intensywne. Sprawdźmy więc, co czeka nas w nocy i jutro. Nocą niemal wszędzie deszczowo, jedynie na południowym wschodzie nie powinno padać. Na termometrach od 3 stopni na wschodzie do nawet 8 na zachodzie naszego kraju. W regionie na termometrach od 4 do 5 stopni przybywa chmur, z których w drugiej połowie nocy możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie tutaj w północnej części. W ciągu dnia wszędzie będą dominować chmury i opady deszczu. Ciepło jak na styczeń, bo na termometrach od 6 stopni na wschodzie, po 9 na zachodnich krańcach. Wiatr umiarkowany powieje maksymalnie do 20 km na godzinę. W województwie łódzkim lokalnie przez cały dzień będzie dokuczać deszcz, będzie pochmurno i bez szans na słońce. Termometry pokażą 7-8 stopni. Ciśnienie dalej spada. A jaka aura będzie w kolejnych dniach? Zobaczmy. W sobotę oraz w poniedziałek powinno się nieco wypogodzić, a na niebie pojawić się słońce. W niedzielę musimy przygotować się na kontynuację pochmurnej aury, a na termometrach od 5 do maksymalnie 7 stopni. Dziękuję za uwagę, życzę dobrego wieczoru i jak zwykle do zobaczenia.